Przed biegiem obstawiałbym, że zajmiemy to miejsce od 1 do 3. Aczkolwiek po biegu byłem bardzo zaskoczony wysoką formą Czechów, którzy ustanowili rekord kraju w tym biegu. Także no, nie spodziewałem się aż tak wysokiej stawki. Myślę, że ta druga seria będzie szybsza, ale dostaliśmy się do finału, także zadanie jak najbardziej wykonane. Byłem niespokojny. Myślałem, że bym stawiał, że wejdziemy z drugim czasem, ale jednak w tym drugim biegu zespoły nie były w pełni wyekwipowane w najlepszych zawodników, także dał radę nawet z tym pierwszym wejść. Oczywiście nastawiałem się do tego biegu po indywidualnym swoim starcie, bo indywidualny start zaprzepaściłem tak naprawdę sam przez samego siebie, bo 200 metrów za wolno ruszyłem. Teraz było inne nastawienie, ruszyłem 200 metrów mocniej i o dziwo wytrzymałem ten bieg. Uważam, że był to bardzo dobry bieg w moim wykonaniu. No, ja uważałem, że wejdziemy z dużym ku do tego finału. Niestety nie udało się, osiągnęliśmy ogólnie piąty rezultat. I uważam, że i tak to jest duży sukces. Ja tutaj jestem jeszcze najmłodszy w tej całej stawce, ale uważam, że wykonałem swoją pracę prawidłowo. Uważam, że i tak to jest tak jak dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogłem być właśnie na Pucharze Świata, że jestem teraz tutaj na Mistrzostwach Europy już z seniorami w tej wyższej kategorii i mogę mierzyć się z najlepszymi w Europie, jak i również na świecie. Jak jestem w formie, to wolę się rozbiegać. Teraz z tą formą było trochę gorzej, ale czuję, że te pozycje rosną i na sztafetę wiedziałem, że będzie dobrze. Dzisiaj się dosyć dobrze przetarłem. Myślę, że jutro będzie jeszcze lepiej. No dzisiaj mieliśmy w sumie piąty wynik eliminacji, a tak jak mówię, niektóre sztafety już wystawiły te wszystkie swoje karty, pokazały. My jeszcze mamy dwa asy w rękawie i mam nadzieję, że jutro jeszcze sporo urwiemy z tego wyniku. No dzisiaj tak naprawdę byliśmy blisko małej sensacji, bo ja cały czas w tym drugim biegu obserwowałem, jakie będą te czasy. Wiedziałem, że ten będzie wolniejszy bieg już, jak widziałem Belga na ostatniej zmianie. No ale tak naprawdę patrzyłem na Hiszpanów, bo przez chwilę nie awansowaliby do finału, a tak naprawdę myślę, że jutro będą głównymi kandydatami do tego, żeby zdobyć złoty medal. Także mogłoby być naprawdę niezła sensacja, ale są w finale, jutro mówię, będzie nowe rozdanie i będziemy walczyć o medal.